Dzisiaj zrobimy pyszne espresso za pomocą ekspresu kolbowego. Witaj w Akademii Jacobs Barista. Jestem Karol i będę dziś Twoim baristą. Do przygotowania kawy będziesz potrzebował wagi, kawy ziarnistej, młynka do kawy, ekspresu kolbowego i ubijaka. Pamiętaj, aby użyć ubijaka o odpowiedniej średnicy. Zacznij od zmielenia ziaren za pomocą jednego z najdrobniejszych ustawień mielenia. Ale uwaga, zbyt drobne mielenie sprawi, że kawa będzie zbyt intensywna, a zbyt grube, że będzie ona wodnista. Podczas mielenia kawy możesz podgrzać ekspres i go przepłukać. Potrzebujesz około 8 g zmielonych ziaren kawy na jedno espresso i 16 g na podwójne. Następnym krokiem jest ubijanie. Kluczowe jest uzyskanie równej, poziomej płaszczyzny kawy w kolbie. Jeśli ubijesz nierównomiernie, woda znajdzie najszybszą drogę przez kawę, co może spowodować nierówne wydobycie smaku. Po zakończeniu wszystkich przygotowań, niech rozpocznie się parzenie. Przygotowanie espresso powinno zająć około 25 sekund. Teraz wszystko w Twoich rękach. Podziel się ze mną efektami Twojej kawowej twórczości, używając hashtagu Jacobs Barista Academy. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Sprawdź też inne odcinki z serii Akademia Jacobs Barista, a jeśli chcesz dowiedzieć się, jak krok po kroku robić kawę na różne sposoby, nie zapomnij obejrzeć naszych pozostałych filmów.